Mariusz Maksymiuk, Radio Biper Biała Podlaska, ze mną pani Ania Chwałek. Stowarzyszenie Wspólny Świat. Jesteśmy w waszej centrali, ulica Powstańców w Białej Podlaskiej i w tym momencie kolejna z wielu imprez, które do tej pory już miały miejsce. Trzymam kciuki, mam nadzieję, za kolejne, ale kolejna związana z ludźmi dobrej woli, z przyjaciółmi, którzy postanowili wesprzeć swoją działalnością, zaprosić swoich znajomych, przyjaciół do tego, aby podczas wspólnego pikniku bawić się tutaj i pomóc wam w czynie społecznym wybudować kolejny obiekt. Czy wszystko się zgadza? Wszystko się zgadza, jesteśmy niezwykle wdzięczni i cieszymy się, że przyjaciół nam przybywa. Dzisiejsza inicjatywa to jest inicjatywa Szkoły Tańca Kontra, Akademii Techniki Champion oraz naszego bielskiego klubu Biała Biega. Inicjatywa sportowa, o której żeśmy zresztą od jakiegoś czasu ze sobą rozmawiali. Inicjatywa, myślę, która ma na celu przede wszystkim integrację dzieci zdrowych z naszymi dzieciakami. Tak jak już tutaj wcześniej wspominałam, obszar sportu, aktywności fizycznej jest to ten obszar, gdzie możemy się rzeczywiście wspólnie spotkać i świetnie bawić. I na to przede wszystkim liczymy. Oczywiście bardzo ważnym elementem jest element finansowy. Stowarzyszenie przygotowuje się do budowy ostatniego etapu Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem, budowy szkoły podstawowej, więc już usilnie zabiegamy o finansowanie naszej inicjatywy. Szukamy wkładu własnego, więc naprawdę każda inicjatywa na rzecz stowarzyszenia jest na wagę złota i za nią bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Ja też tutaj widzę taki kolejny aspekt, który się pojawił dzisiejszego dnia. Integracja z naszymi gośćmi z Ukrainy. Gości, których gościmy już u siebie 2 miesiące, panie z Ukrainy, przygotowały pyszne ukraińskie ciasta, ciasteczka, babeczki. Wygląda to przecudnie, dlatego też zapraszam do ich stoiska. Zapraszam również do stoiska przygotowanego przez rodziców dzieci z przedszkola. Też cudne i pyszne ciasta. Jest możliwość po tym intensywnym wysiłku fizycznym, po bieganiu, po tańcach i jeszcze sama nie wiem, co tu jeszcze jest przewidziane, będzie można się pokrzepić również kiełbasko. Jest przygotowane miejsce na ognisko, jest przygotowane stoisko z lemoniadą, także myślę, że możemy, a pogoda nam dopisała, słonko świeci, myślę, że spędzimy fajne parę godzin ze sobą. Po raz pierwszy, ponieważ jeszcze do jakiegoś czasu były tutaj chaszcze, plac budowy, a powoli zagospodarowujecie również teren, widzę, że macie przepiękny widok na zbiorniki wodne na Kluchówce i pewnie niedaleko stąd będzie ścieżka rowerowa, która również ułatwi dojazd i komunikację z tym obszarem. Tak, kibicujemy takim inicjatywom. Rzeczywiście bardzo nam zależy na tym, aby ten obszar nasz sąsiedni tutaj, ten obszar Kluchówki został jak najprędzej zagospodarowany, bo rzeczywiście ulica Powstańców, mam takie poczucie, że odżyła tutaj estetycznie i ciągle się coś dzieje. Stowarzyszenie wychodzi z inicjatywą Wspólny Świat dla Sąsiadów. Kolejna inicjatywa mająca na celu integrację środowiska z ulicy Powstańców i wszystkich ulic z osiedla Białka. I myślę, że fajny moment, żeby się ze sobą zintegrować, poznać osoby z autyzmem, poznać nasze środowisko i się ze sobą zaprzyjaźnić. Jak bliskim sąsiadem, chociaż już wspomniałaś, ulica Powstańców, osiedle Białka, ale jak bliskim sąsiadem trzeba być, żeby móc wziąć udział w tej imprezie? Ja myślę, że wystarczy mieszkać w Białej Podlaskiej i okolicach do 50 km. I serdecznie Państwa zapraszamy, tym bardziej, że myślę, że będzie naprawdę dużo atrakcji i dla dorosłych, i dla dzieci. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Cześć, witamy Was na imprezie zorganizowanej na terenie ośrodka Wspólny Świat. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, żeby wszystkich uwrażliwić na ruch, na potrzebę aktywności fizycznej. Jak widzimy, za nami chłopaki z klubu biegacza Biała Biega zachęcają dzieci do aktywności, do ruchu.
przed nami jeszcze piłka nożna, przed nami jeszcze taniec, przed nami jeszcze motoryka i przed nami jeszcze zajęcia z psychologiem na temat motywacji, na temat potrzeby tego ruchu. Cała ta impreza ma na celu uruchomienie naszych dzieci, ma na celu uruchomienie całych rodzin tak naprawdę, szczególnie po pandemii, kiedy wszyscy sobie za dużo posiedzieliśmy i niestety za bardzo odpuściliśmy cały ruch fizyczny. Pomysł wynikł z takiej naszej potrzeby, ponieważ jako Szkoła Tańca Kontra pracujemy z dziećmi codziennie, pracujemy na ruchu właśnie i widzimy tą potrzebę, żeby wzmocnić nasze dzieciaki, żeby zachęcić do ruchu, żeby zachęcić do rywalizacji, do jakiegokolwiek tak naprawdę ruchu. Stąd właśnie ten pomysł, stąd jesteśmy tutaj, a przy okazji przy fajnej zabawie możemy zebrać pieniądze na szczytny cel, czyli tutaj właśnie na budowę ostatniego etapu ośrodka Wspólny Świat.